Dzień dobry, nazywam się Ewa Stachowska, jestem pracownikiem naukowym jednego z uniwersytetów medycznych w Polsce i tematem mojego wykładu będzie w jaki sposób nakarmić melancholijne wykody, mikroby. Może się Państwu wydać dziwny ten temat, ale rzeczywiście, jeżeli będziemy odpowiednio się żywić, to także będziemy, e, i będziemy odpowiednio żywić także nasze bakterie jelitowe, nasze samopoczucie będzie dużo, dużo lepsze. I o tym właśnie chciałabym Państwu. Dziś powiedzieć. Bo proszę Państwa, kiedy w jelitach jest wszystko dobrze, to wszystko jest dobrze także z naszym tak zwanym narządem jelitowym, czyli z ogromnym ekosystemem różnych mikroorganizmów, które zamieszkują w nasze jelita. Mamy tam bakterie, mamy tam wirusy, mamy także mykobiotę, czyli mikroorganizmy grzybicze, które w ogromnej części są bardzo pozytywne i działają na naszą korzyść, produkując różne cenne rzeczy od witamin, po krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe a także po neurotransmitery. A więc jeżeli bakterie mają się dobrze w jelitach, a one mają się dobrze, kiedy je odpowiednio żywimy, to także prawidłowo funkcjonuje nasz centralny układ nerwowy. I na odwrót, kiedy przeżywamy silny stres, albo jesteśmy zakochani, czujemy wtedy motyle w brzuchu. I to jest także wyraźny sygnał, że także nasz mózg może kontrolować i kontroluje działanie bakterii jelitowych. Kiedy jesteśmy zestresowani, to oczywiście to działanie nie jest działaniem pozytywnym. Niestety, proszę Państwa, wiele różnych czynników wpływa na, nasze, na ten narząd bakteryjny, na mikrobiotę jelitową. Począwszy od um, sposobu przyjścia na świat, po sposób żywienia, ale także farmakoterapia, czyli długotrwałe przyjmowanie leków, choroby, fizjologicznie proces starzenia się, aktywność fizyczna czy jej brak to wszystko są czynniki, które determinują skład mikrobioty jelitowej i mogą powodować, że my się czujemy lepiej albo gorzej. Czyli jeżeli Żywimy się nieodpowiednio, nie uprawiamy żadnej aktywności fizycznej, czy jesteśmy poddani długotrwałej terapii, nie stosujemy jakiejś terapii, które w, terapii e, lekami i nie stosujemy jakiegoś odpowiedniego żywienia czy odpowiednich terapii, które wspomogą nasz narząd bakteryjny, to oczywiście ta mikrobiota jelitowa będzie w dużo gorszym stanie. Jak szybko można zepsuć mikrobiotę jelitową, pokazało to bardzo fajne doświadczenie, które zostało doświadczenie dziennikarskie, takie śledztwo dziennikarskie na podstawie którego nakręcono film film Super Size me, kiedy przez miesiąc główny bohater, dziennikarz i bohater tego, tego śledztwa dziennikarskiego postanowił się żywić tylko Fast Food. Fast food I proszę Państwa, po miesiącu ten człowiek. Absolutnie miał zakaz dalszego, dalszego stołowania się w fast foodach, ale mało tego, lekarz stwierdził także początek niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby. A to jest wyraźny sygnał, że także w ciągu tego miesiąca bardzo mocno zmieniła się mikrobiota jelitowa. Prawdopodobnie doszło do tak zwanego stanu dysbiosy. Czym, czym ta dysbiosa jest? Dysbiosa jest to taki moment, kiedy bakterie jelitowe i te mikroorganizmy nie funkcjonują prawidłowo. A dzieje się to dlatego, że proszę zobaczyć na Rycinie, a mamy przekrój przez jelito, mamy bakterie jelitowe. Bakterie jelitowe jakby leżą na takiej powierzchni i wewnątrz warstwy mucynowej. Jelito jest prawidłowo zbudowane. Pod spodem, pod komórkami nabłonkowymi jest układ immunologiczny, jak widać on nie jest pobudzony, czyli ogromna ilość różnych mikroorganizmów potrafi tak współdziałać z układem immunologicznym, bardzo rozbudowanym w obrębie jelita, że wszystko jest dobrze, mamy stan absolutnej, cudownej równowagi. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje na rycinie B, a potem na rycinie C. Dzieje się coś, na przykład. Nie wiem, no ma, przyjmujemy lekie, albo mamy bardzo dramatyczny jakiś okres w pracy, albo dramatycznie źle się żywimy jak Morgan Spurlock, dochodzi do stanu zwanego dysbiozą. I w tym stanie nie tylko zmienia się i ilość i jakość bakterii jelitowych, ale proszę zobaczyć także zmienia się ta poduszka, ta pierzynka, w której bakterie bytują, czyli ubywa tej warstwy mukoproteinowej. Oczywiście mamy to już na rycinie C. W takiej sytuacji dochodzi do tak zwanego zjawiska zespołu nieszczelnego. I aktywacji, ogromnej aktywacji procesów zapalnych, które są zawsze bardzo szkodliwe dla całego organizmu, także dla funkcjonowania układu nerwowego. Jaka, jaka powinna być, proszę Państwa, dieta? Dieta powinna być antyzapalna. Szczególnie jest to ważne dla kobiet, bo metaanalizy bezwzględnie wykazały, że dieta, która niesie w sobie Duży ładunek składników antyzapalnych pomaga w, w, w utrzymaniu dobrego samopoczucia i zapobiega depresji. Czyli możemy w naszej diecie stosować produkty roślinne, zwierzęce. Musimy tylko pamiętać o tym, że musi być bardzo niski ładunek cukrów prostych i przetworzonych produktów. Ta dieta może zawierać nawet większe ilości dobrej jakości tłuszczu, natomiast bezwzględnie musimy pilnować niskiej zawartości cukrów prostych i dodatków do żywności, które działają niekorzystnie na mikrobiom jelitowym. Wzorcem, który warto tutaj naśladować, jest dieta typu śródziemnomorskiego. Ta dieta, proszę Państwa, wcale nie jest dietą jakąś chudą czy niepachnącą, niedobrą. Jest to cudowna dieta, bardzo złożona, składająca się z wielu różnych produktów, nie tylko roślinnych, ale także zwierzęcych, gdzie mają swoje miejsce ryby, gdzie mają swoje miejsca warzywa, gdzie mają swoje miejsce owoce, czyli nie jest to dieta, która wyklucza wiele rzeczy, wręcz przeciwnie. W tej diecie jest bardzo dużo różnorodnych produktów. Warunek jeden, one są nisko przetworzone. I znowu chciałabym, żeby Państwo to zapamiętali, że dieta typu śródziemnomorskiego to nie jest dieta oparta tylko o drogie produkty w tej szerokości geograficznej, produkty z basenu Morza Śródziemnego. Możemy stosować polski wariant diety śródziemnomorskiej, czyli kupować na rynku, w sklepach, nieprzetworzone nasze Polskie, lokalne, czyste warzywa i owoce. I proszę zobaczyć na tym schemacie, kiedy dieta jest taka nisko przetworzona, czyli dieta typu śródziemnomorskiego, to widzimy w środku oś mózgowo czyli widzimy jelita i widzimy. Mózg. Widzimy, że bakterie w tych jelitach ma bardzo złożony ekosystem, czyli mamy dużo bakterii, ta różnorodność jest warunkiem zdrowia. Teraz już wiemy na podstawie badań naukowych, czyli mamy w jelitach dużo bakterii i te bakterie dzięki różnorodnej diecie są świetnie odżywione. Jak są świetnie odżywione, a większość z nich to są nasi przyjaciele, to nasi mali przyjaciele produkują dla nas te wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne, także które są potrzebne dla naszego mózgu. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy dieta nie jest dobrze zbilansowana. Kiedy dieta jest po prostu dietą wysoko przetworzoną, ale także taką dietą, która na przykład nie stosujemy, bo chcemy się odchudzić, przeszliśmy na dietę wysokobiałkową. Tak? I stosujemy przetworzone, przetworzone produkty. Nazywamy ten stan pustynieniem jelita. W takim, w, w takim stanie ubywa bakterii jelitowe, a jeśli ubywa bakterii jelitowych. Czyli dochodzi do tego stanu dysbiozy, to także ubywa produktów, które te bakterie produkują dla nas, czyli ubywa tych witamin, ubywa krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych czy neurotransmiterów. Oczywiście to się negatywnie odbija także na naszym zdrowiu psychicznym. Jak wykreować dietę, w praktyce tą dietę przeciwzapalną? Proszę zobaczyć, że to nie jest bardzo trudne. To znaczy musimy pamiętać, że niektóre produkty naprawdę powinniśmy z ogromnym umiarem stosować, szczególnie wtedy, kiedy nasza mikrobiota jelitowa może być zmieniona, na przykład na skutek stosowania leków czy bardzo intensywnej aktywności fizycznej. Czyli jeżeli w naszej diecie będą przeważały produkty prozapalne, takie jak duża ilość czerwonego mięsa, czy nasyconych tłuszczy, czy dieta będzie to dietą wysokotłuszczalną, a my na przykład mamy zmieniony mikrobiom jelitowy, to wtedy na skutek produkcji tych produktów końcowych bakterii jelitowych, które zostaną tą dietą zmienioną, wcale nie musimy się czuć dobrze. Natomiast jeżeli będziemy mieli w swojej diecie produkty antyzapalne, czyli produkty pochodzenia roślinnego, głównie i tutaj numerem jeden są absolutnie warzywa krzyżowe, czyli kapusta, brokuły, brukselki, te warzywa krzyżowe mają ogromny impact. antyzapalny zapalne i fantastycznie regulują skład mikrobioty jelitowej i znowu w tej publikacji także mamy podkreślone, że dietą rekomendowaną dla dobrostanu jelit jest dieta typu śródziemnomorskiego. Przypominam jeszcze raz właśnie o tych warzywach krzyżowych, czyli krótko mówiąc, wszystko to, co śmierdzi, jak gotujemy w domu, jest dla naszych bakterii jelitowych absolutnie niesamowite, dlatego, że w tych warzywach krzyżowych, oprócz bardzo cennego błonnika roślinnego, są przecudowne polizwiązki polifenolowe, które także Działają antyzapalnie na barierę jelitową, ale także zmieniają, poprawiają skład mikrobioty jelitowej. Pamiętajmy, że te składniki antyzapalne, zwane polifenolami, są w bardzo wielu produktach roślinnych i znowu te najcenniejsze, najbardziej antyzapalne, wcale nie, są, nie pochodzą z jakichś niesamowitych źródeł, nie są bardzo drogie to najczęściej są rośliny, czy, 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 czy owoce, czy warzywa czy orzechy, które rosną bardzo blisko nas i mamy tutaj przykłady takich bardzo najcenniejszych, najbardziej antyzapalnych produktów. No mamy jeżyny, mamy orzechy włoskie, mamy truskawki, mamy jagody, w ogóle owoce o niebieskim zabarwieniu są niezwykle cenne. I znowu mamy bardzo cenne antyzapalne przyprawy, które, które poprawiają skład mikrobioty jelitowej, takie jak cynamon, oregano, imbir czy kurkuma. Większość z nich, proszę Państwa, przez parę godzin przebywa w przewodzie pokarmowym, stąd też jest w stanie wpływać na skład mikrobioty jelitowej i na to, co się po prostu w tych jelitach dzieje. Jeśli chodzi o dobrostan psychiczny, także musimy parę słów powiedzieć o dobrych tłuszczach. One bezwzględnie grają tutaj też kluczową rolę. Znowu, kiedy robiono badania, kto. Zachoruje na depresję, czyli badano osoby, które są zdrowe i takie, które, które mają zaburzenia depresyjne. Okazało się, że te zaburzenia depresyjne mają te osoby, które po prostu jadły bardzo mało dobrych tłuszczy, czyli tych tłuszczy, mówimy omega-3 wielonienasyconych, czyli takich tłuszczy, które większość z Państwa kojarzy, że są tłuszczami rybimi. Tymczasem, proszę Państwa, mamy tutaj troszeczkę problemu, dlatego że oczywiście nadal te kwasy tłuszczowe omega-3, czy eikoza pentaenowy i dokoza hexaenowy, ich doskonałym źródłem są ryby. Ale ryby pochodzą, te najbardziej cenne, najbardziej tłuste, pochodzą z zanieczyszczonych akwenów. Czyli wybieramy dobrej jakości ryby tłuste albo małe rybki, tłuste takie jak sardynka, albo sięgamy po dobre preparaty, czy po dobre algi, bo one także zawierają te kwasy, cenne kwasy omega-3. Moim sposobem na dostarczenie tych tłuszczów w krótkim czasie jest kanapka oparta. O, o dobrej jakości Ikrę, o awokado, która zawiera dużo witamin z grupy witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, tak jak EA i sok z cytryny oraz wodorosty. Wszystko to miksujemy i po prostu parę razy w miesiącu taką kanapkę zjadamy. Dlaczego ten wybór? Dlatego, że w Ikrze znajduje się bardzo dużo fantastycznie dostępnych właśnie tych najcenniejszych kwasów tłuszczowych Omega -3. Warto tylko kupić dobrej jakości ikrę. Warto też jeść awokado. Oczywiście awokado patrzymy, żeby było uprawiane w sposób, w sposób nieprzemysłowy, ale awokado jest niezwykle cennym źródłem witaminy E, o czym mówiłam, ale także witaminy I, prowitaminy A. No i na koniec, proszę Państwa, jeszcze jedna, jedna rzecz, którą dostarczamy w, w pokarmie, ale jako świadomy wybór, jako suplement, a mianowicie psychobiotyki. Czym są psychobiotyki, e, powiem za moment. Powiem tylko, że nazwę zawdzięczamy tym dwóm dżentelmenom. Obydwoje panów to są profesorowie z Uniwersytetów uniwersytetu Cork, profesor Kryan i Dinan zajmują się zdrowiem psychicznym i mikrobiotą. Profesor Dinan jest wybitnym psychiatrą. Profesor Krajan, ten mniejszy i w okularach jest wybitnym neuro, neurologiem. I proszę Państwa, psychobiotyki to jest de facto definicja obejmuje żywe kultury bakteryjne, czyli bakterie, które są zawarte w specjalnych kapsułkach, które dostarczamy raz albo dwa razy dziennie wraz z posiłkami. Te bakterie muszą bezpiecznie przejść pasaż, pasaż jelitowy i. W jelitach aktywować wzrost swój, ale także pobudzać wzrost innych dobroczynnych bakterii. Krótko mówiąc, termin psychobiotyki odnosi się do tego, że jeżeli będziemy stosować te bakterie w naszej diecie, to nie dosyć, że uporządkują skład mikrobioty jelitowej, ale także będzie wyraźne działanie promujące dobrostan zdrowia, dobrostan psychiczny, czyli probiotyki. Poprzez aktywację wzrostu niektórych szczepów, innych szczepów czy gatunków bakterii w jelitach, pobudzają także wytwarzanie przez nie bardzo cennych neurotransmiterów, np. serotoniny czy kwasu gamma aminomasłowego. Jeśli chodzi o rynek polski, to rzeczywiście takie psychobiotyki na rynku polskim są. To, te, które można z czystym sumieniem polecić, to jest mieszanina dwóch gatunków bakterii: Lactobacillus helveticus szczep Rosel 52 i Bifidobacterium longum szczep Rosel 175. To, jest, to, są, to są dwa gatunki, bardzo dobrze przebadane, w, w, które uzyskały wiele pozytywnych wyników badania klinicznych i nie mamy żadnych wątpliwości, że one pomagają, poprawiają zdrowie psychiczne w ciągu paru tygodni. Niektóre badania pokazują, że nawet w ciągu 30 dni natomiast nie niosą za sobą żadnych efektów negatywnych. Dlatego trzeba bardzo dokładnie wybierać, patrząc, czy mamy do czynienia ze szczepem, czyli patrzeć na tą trzecią, trzeci człon nazwy, nazwy probiotyku. Czy probiotyki działają? Proszę Państwa, no mamy mnóstwo badań. Ta publikacja to podsumowuje mnóstwo różnych gatunków czy szczepów bakteryjnych, działają promując zmniejszenie stanu zapalnego, część z nich działa także właśnie na ten układ, na oś jelito-mózg. Na koniec proszę Państwa o naszej polskiej specjalności, jakby się wydawało, ale ta specjalność jest właściwie na całego świata, czyli o kiszonkach. Produkty kiszone oczywiście są niezwykle zdrowe. Same bakterie, które kiszą takie produkty, wytwarzają też mnóstwo cennych rzeczy, mnóstwo witamin z grupy B. Działa to, działają te produkty także bardzo korzystnie i na oś mózgowo-jelitową, i na barierę jelitową, na syntezę neurotransmiterów. Po raz pierwszy, jakby zauważył to już bardzo wiele lat temu, bo w roku 1908 Ilian Miecznik, a więc wybitny naukowiec, zauważył, że te osoby, które jadły jogurty, po prostu cieszyły się lepszym zdrowiem w tym także zdrowiem psychicznym. I te badania od paru lat też są kontynuowane, czyli bada się także spożycie różnych produktów fermentowanych, jogurtów czy kefirów i bada się, czy wpływają one na, dobro, na dobrostan psychiczny. Wyniki są raczej dobre, czyli pokazują, że spożywanie tych produktów jest bardzo korzystne. Pamiętajmy tylko, że w takich produktach, które są produktami kiszonymi, my nie znamy dokładnie, Szczepów bakteryjnych. Wiemy, że to są bakterie, które fermentują, które działają korzystnie, ale nie jesteśmy w stanie podać szczepów. Pamiętajmy także, że oprócz jogurtów czy fermentowanych warzyw, takimi produktami fermentowanymi także są kefiry, gdzie fermentacje przeprowadzają zarówno bakterie, jak i, jak i grzyby. Także jest to produkt fermentacji i grzybiczej, i bakteryjnej. No i na koniec kiszone warzywa one są chyba najcenniejsze. Przypominam, że nie zastąpią oczywiście probiotyków z racji tego, że no nie mają zdefiniowanych szczepów, ale wiemy, że taka żywność fermentowana jest niezwykle dobra i zwracam uwagę na to, że jeżeli spożywamy taką żywność codziennie i nie mamy żadnych przeciwwskazania, przeciwwskazaniem może być na przykład nadwrażliwość na histaminon, uniemożliwia cieszenie się z produktów fermentowanych, to faktycznie duża odpada nam problem z pokryciem zapotrzebowania na witaminę B, bo proszę zobaczyć, że zarówno witamina B6, jak i B3, jak i część witaminy B12 może pochodzić z tych źródeł, z żywności fermentowanej.